you're standing at the entrance of your cave. You step inside your cave and you walk. Powietrze zmienia stan skupienia z lato na jesień. Coraz chłodniej, wciąż nie grzeją, marznę w dresie. Jak co kwartał zapach przemian, jakby bardziej chce się przesilenia. Nowy iPhone, po tym poznasz wrzesień. Poznasz stan taki bez uniesień. Siedzisz sam, a dzisiaj nic cię nigdzie nie poniesie. Bo znów przysiada się marla, Scrooge nie skupia się na moim stanie. Próbuję zacząć od słów, a ona ma tylko obrazki w ekranie. Przełączniki do odczuwania, przyciski do postrzegania. Bez podmiotu, bez orzeczenia, tylko wtedy nie może mieć zdania. Rażą nas niebieskie światła, słone oczy sypią sól. Chcą więcej i więcej. If I did have a tumor, I'd name it Marla. Marla. Ja Tyler Durden, Jacob Marley. Świecimy w podczerwieni, ona chce trendy. Media darling, ultrafioletem się mieni. Na jej fale bierny, kogo co Netflix dopełnia meble z Ikei. Plan był misterny, nic to nie zmieni. Marla, mój gabinet cieni. Rażą nas niebieskie światła, słone oczy sypią sól. Chcą więcej i więcej. You know why they put oxygen masks on the lungs? Obraz, te stany lekkości, tak daje upust próżności. Z każdym oddechem jeszcze tańsze przecena możliwości. Otwiera okno, ale skończył się tlen. Dopamina z LCD jak maski w samolotach, oksygen. Rażą nas niebieskie światła, słone oczy sypią sól. Chcą więcej i więcej. Obecnych świąt Marla musi się bawić, jak jej najlepsi koledzy Rupert, Cordelius i Travis. Róg obfitości pali się w dłoniach i długo tak może się palić. Jest tylko jedna zasada: mamić, 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 mamić. Rażą nas niebieskie światła, słone oczy sypią sól. Chcą więcej i więcej. Mimo różnic w kolorach czasem mrugnie czerwony. Nie wiem, to ja czy ona. Na chwilę gasną ikony, wtedy łapię ją za słowa. Raz ciemnota, a raz nędza i prywatny sygnalista, jak u Karola Dickensa. Rażą nas niebieskie światła, słone oczy sypią sól. Chcą więcej i więcej. Wtedy wraca cisza, wszystko znowu jest stałe. Znika jej szał, wyrównują się szale. Robię jej bezpieczne miejsce, cyfrowy lazaret. Bo Marla nie jest już rakiem, tylko moim homarem.